A może dałoby się coś zrobić, by organizm człowieka nieco wolniej się amortyzował? Czy byłoby to po prostu oszukaniem ewolucji? No tak, można opóźnić starzenie się organizmu przez utrzymanie pewnego poziomu krzemu w tkance łącznej. Zapewne jest związanego w kompleksach organicznych z mukopolisacharydami. Jednym z objawów starzenia się żywego układu jest ubytek krzemu. Można by to określić jako przeciwieństwo procesu zwapnienia. Czyżby krzem był czynnikiem antymiażdżycowym? To chemiczna droga zapobiegania przedwczesnemu starzeniu organizmu, ponieważ relacja krzem-wapń w symbolicznym zapisie Si-Ca jest uwarunkowana ewolucyjnie, jak to wykazał Sedlak 1959-1967. Wydaje się, że badania w tym kierunku trafiają w same biochemiczne podstawy zjawiska starzenia. Pozostała mało zbadana frakcja bioelektroniczna i jej zmiany związane z wiekiem. W każdym razie można już stwierdzić, że gęstość bioplazmy z wiekiem osobniczym maleje. Jeśli za podstawę obliczeń weźmie się liczbę elektronów transportowanych w oddychaniu komórkowym, zabiegiem kosmetycznym młodości byłoby utrzymanie elektronicznych właściwości związków organicznych i tą drogą mobilizowanie metabolizmu. W szczegółach nie potrafimy jeszcze wykazać kierunku ingerencji. Niewykluczone jest pozytywne działanie pewnego pasma elektromagnetycznego oraz ujemnego aerozolu. Wskazane jest utrzymywanie w powietrzu optymalnego stosunku ujemnych jonów do liczby jonów dodatnik. Wyciszenie pewnego pasma elektromagnetycznego wyjątkowo niekorzystnego dla organizmu. Badania w tym kierunku czekają na realizację. Została jeszcze świadomość. Główny winowajca przyspieszenia ewolucji hominidów i jego niepożądanych skutków, starości i śmierci. Czy nie udałoby się odpowiednio potrząsnąć świadomością i odwrócić biegu fatalnej i błogosławionej jednocześnie taśmy ewolucyjnej, która wyprodukowała człowieka i powołała jego starość, przyspieszając jej drobne kroki prowadzące w jednym kierunku? Elektronika bioukładów, malejąca gęstość bioplazmy. Za zapomnienia wydobyć trzeba właściwy wiek świadomości. Uczyniliśmy z niej informacyjny bazar prezentujący poznanie. Świadomość nie wniknęła w głąb ludzkiej natury, a jeśli tak, to wyłącznie ujemnie, w postaci nękających stresorów. A gdzie elektromagnetyczne mieszanie półprzewodzących białek i kwasów nukleinowych? A gdzie normujące działanie przez kwantowo-mechaniczne sprzężenie bioelektroniki z przemianą materii? Czy choćby elektromagnetyczna koordynacja integrująca harmonijną działalność bioukładu? Świadomość stała się kapitałem energetycznym niewprzęgniętym w psychosomatyczną osnowę życia. Nic tak skutecznie nie działa jak naturalne czynniki zdeponowane w konstrukcji i funkcji organizmu. Techniczna zabawa z elektromagnetycznym polem jest hazardem lub niezbyt kontrolowaną biologicznie igraszką. Przypomina pierwszy okres badania nad reakcjami łańcuchowymi, chwytanie smoka za ogon. Podczas ręcznego zbliżania dwóch kawałków cyrkonu aż do momentu otrzymania masy krytycznej, wyzwalającej samorzutną reakcję łańcuchową. Znalezienie rezonansowej częstotliwości z bioukładem ludzkim będzie prawdziwym szczęściem racjonalnej gospodarki pasmem elektromagnetycznym. I jednocześnie największym nieszczęściem. Gdy będzie dowolnym graniem na elektronicznych organach bioukładu. Elektroniczny bioukład można bowiem nagrać polami elektromagnetycznymi w jednej i swoistej muzykoterapii przyszłości. Piezoelektryczne tkanki można będzie pobudzić do własnej kwantowej melodii narzuconej zmiennymi polami elektrycznymi. A może już się nagrywamy? Procesy elektroniczne bowiem nie pytają, czy mamy świadomość ich istnienia, czy też nie. Działają na mocy samej natury bioukładu, obojętnie na to, jak nazwiemy ich skutki: chorobami cywilizacyjnymi, osłabieniem układu nerwowego, rozkojarzeniem więzi psychosomatycznej, zmiennością nastrojów, zaburzeniem koordynacji tkankowej w procesie nowotworzenia, czy jeszcze inaczej. Homo electricus wie, że znajduje się w gęstniejącej przestrzeni elektromagnetycznego środowiska, bynajmniej nie powoli, bo dopiero od 50 lat przeinacza elektromagnetyczny system coraz wyraźniej, coraz bardziej. O biologicznym działaniu fal elektromagnetycznych nie wiemy niczego.
Tak jak producenci tarcz świecących w zegarkach nie wiedzieli nic o szkodliwej promieniotwórczości blendy uranowej, jak chemicy pozwalający przez dziesiątki lat stosować żółcień masłową do barwienia margaryny lub siarczan sodu do wzmożenia smakowych wartości chleba. Jak ostatnio firma produkująca Coca-Colę z barwnikiem w postaci amonifikowanego karmelu, wszyscy nieświadomi, że skazują użytkowników na kancerogenne kontakty. Talidomid też wycofano z farmakologii po urodzeniu się kilku tysięcy potwornie zniekształconych dzieci. W poznawaniu życia i człowieka stawiamy dopiero pierwsze kroki mimo niezwykłych wyników biologii. Interesowała się ona na skutek tendencji biochemicznych gęstwiną reakcji i powinowactwa wspaniałym zestawem związków organicznych i biokatalizatorów. Sięgała do molekularnych struktur, ale wyraźnie zaniedbała stronę energetyczną życia. Stawia tam dopiero pierwsze i nie wiadomo czy najważniejsze kroki. Dynamika życia i jej granice, energetyczne rezerwy działania ludzkiego i perspektywy stanowią zupełnie nowe pole badań. Świadomość była niezamierzonym czynnikiem napędowym ewolucji hominidów. Powinna więc nastąpić faza celowego sterowania ewolucją człowieka przez jego świadomość. Zanim to nastąpi, należy się otrząsnąć z chemicznej obsesji w stosowaniu środków psychotropowych i narkotyków. Natura stworzyła własne sposoby regulacji i sprawnie działanie układu nerwowego. Świadomość obejmująca niewielki wycinek rzeczywistości otaczającej człowieka pozostała w znacznej części poza praktycznym wykorzystaniem przez układ. Rozpoznanie otoczenia przez świadomą recepcję zmysłową postawiło całkiem na uboczu wpływ świadomości na somę. Zresztą, tak niewiele przecież potrzeba, aby spotęgować świadomość lub ją utracić, albo wywołać na drodze chemicznej czy elektrycznej. Wszak jesteśmy przy futurologii i jej bliżej nieprzewidzianych możliwościach, choć zasadniczy kierunek poczynań wydaje się rysować dość wyraźnie. Zmieni się całkowicie podłoże radości i apatii, smutków i paroksyzmów śmiechu. Drogę wskazało już badania nad sterowaniem emocjami przy użyciu prądu elektrycznego. Profesor Delgado zatrzymywał rozświeczonego byka na korridzie sygnałem radiowym odebranym przez malutki odbiorniczek wszczepiony pod skórę zwierzęcia i połączony z elektrodami implantowanymi do mózgu. Była to kwestia jedynie bardzo małych antenek podłączonych do elektrod implantowanych pod wzgórze, w układ limbiczny lub ciało migdałowate znajdujące się w układzie limbicznym. Radiowy sygnał wzbudzi zbiorową radość wcale nie na skutek skocznej melodii, lecz właśnie elektromagnetycznie, amelodyjnie. Roztrzepańców będzie można skupić, furiatów uspokoić, apatycznych zdynamizować, impotentów uczynić sprawnymi i paraseksualnych okiełznać, szaleńców zmienić w potulne baranki, z ludzkiej ameby wykrzesać decyzję i zryw. I to wszystko w biochemicznym modelu życia. A czym jest prąd elektryczny? Przecież jest to strumień elektronów. Czy zmieniają one metabolizm? Z całą pewnością odmieniają wzorce zachowania. A jeśli mikroelektroda będzie z elektretu i wystarczy miniaturowy zasilacz na 2 lata wesołości? Do następnej wymiany? Stop, dość. Czy to Homo electricus nie fantazjuje? Lecz co to jest fantazjowanie? Jest to puszczanie wodzy wyobraźni, niekontrolowanej realnymi trudnościami w aktualnej sytuacji i w określonym przedziale czasu. Jeśli sam Homo electricus jest niecałkowitą fantazją, lecz raczej wnioskiem z bioelektroniki przerzuconym do antropologii, to cała rzekoma fantastyka jest wyłącznie konsekwencją myślenia. W tym miejscu zaczyna się system dedukcyjny. Choć Homo electricus odkrył własną elektroniczną naturę dzięki empirii i poszerzonej indukcji. Ale i on ma prawo tworzyć system dedukcyjny, w którym swą elektroniczną naturę przyjmuje za aksjomat. Właśnie futurologia, nieco inaczej widziana, znalazła się w tym przedziale przyjętych systemów dedukcyjnych, choć niepospolitość stanowi bioelektroniczne założenie dla natury człowieka. Skoro wszystkie najbardziej fantastyczne wnioski i projekty sprowadzają się do bioelektronicznej natury przyjętej na określenie kwantowej konstrukcji człowieka, to
Niezależnie od technicznych w tej kwestii możliwości ich potwierdzenia, są one mimo wszystko logiczne, o ile nie wskazują sprzeczności z tym założeniem. Dlaczego Electricus waży się na tak karkołomne rozumowanie? Ponieważ ma pod tym względem wspaniałe wzory przyszłości. Ukazuje nowe możliwości badawcze życia i człowieka. Bioelektronika jest zresztą teorią, teoria zaś bez programu to starzec już w momencie narodzin. Jest to poznawczy nonsens. Jeszcze większym nonsensem może być tylko brak teorii dla zespołu zdarzeń.